Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie, przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 12 lutego 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i kochani, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co dzisiaj urodzinki obchodzą, niech się spełniają Wasze marzenia, niech Wam się darzy, kochani, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest czwórka buław. Piękna karta. E, kochani, e, czwórka, <ścoughs> czw... ale ładne karty na spodzie, ja cię kręcę. E, mocne karty, bo powiem Wam, że oprócz tej czwórki buław, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, sześć arkan wielkich jest na odpowiedzi, ale to zaraz Wam wszystko będę mówić. Czwórka była w kochani. Stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, sprawy małżeńskie, ale też świętowanie, świętowanie, celebracja różnych okazji e, dzisiaj są możliwe. Kochani, czwórka była dla mnie, jest kartą przede wszystkim małżeństwa, kartą związków. Więc wszystko, co w obrębie właśnie waszego małżeństwa, e, waszego związku, y, może być dzisiaj właśnie na pierwszym miejscu. Szczególnie dom, miejsce, w którym mieszkacie, e, przestrzeń, w której mieszkacie. E, może być dzisiaj dobra okazja, żeby kupić dom, żeby sprzedać dom, żeby zacząć jakiś remont, żeby kupić coś do domu. Może żeby zaplanować właśnie przeprowadzkę, żeby zaplanować, e, gdzie chcecie mieszkać w przyszłości, jaki jest Wasz wymarzony dom, jakie jest Wasze wymarzone mieszkanie. Także wszelkiego rodzaju sprawy z domem, mogą być, kochani, dzisiaj e, dla was ważne. E, kochani, czwórka była w to też sprawy małżeńskie i związane z małżeństwem. Więc, czy to jest kwestia z związana z waszym małżeństwem, czy na przykład zaproszenie na wesele znajomych albo kogoś z rodziny, jak najbardziej też wokół tego wszystko. Może się kręcić. Możecie dostać zaproszenie na wesele, bo w poniedziałki chyba wesela nie ma, ale wesel nie ma. A chyba, że oglądacie ten, to czytanie właśnie w innym terminie, w innym dniu, to możecie się wybierać właśnie dzisiaj na jakieś weseli, na jakąś imprezę, na jakąś fajną, fajną zabawę. Kochani z czwórką była e i tym, co jest na spodzie, też widzę, że dla części z Was może to być kwestia właśnie zamąż, zawarcia związku małżeńskiego, planowania związku małżeńskiego, ale też powiększenia rodziny. E, czyli to, co się dzieje w obrębie domu, ale właśnie powiększenia tego domu, powiedziałabym, poprzez kolejnych członków rodziny. E, czwórka była w mojej drodze, to też poczucie stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa. Więc dzisiaj ogólnie będziemy hmm, będziemy się tak czuć. Będziemy, będziemy czuć się stabilnie, czy to w Miejscu pracy, czy w to w domu. Te sprawy rodzinne, sprawy domowe też będą dla nas ważne, związane z planowaniem przyszłości, z planowaniem kolejnych jakichś takich rozdziałów, planowaniem jakichś inwestycji, tego typu sprawy będą dla nas ważne. Powiedziałam o weselu, ale to nie tylko karta wesel, więc tutaj wszelkiego rodzaju świętowania, zaproszenia na imprezy, zaproszenia na jakieś bale okolicznościowe, urodziny, domówki dla części z was też y, możecie dzisiaj otrzymać. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czwórka buław jest bardzo, ale to bardzo ka dobrą kartą. Mówi o tym, że następuje jakiś czas takiej stabilizacji, stabilnej firmy, stabilnej pozycji zawodowej. Y, dla części z Was możecie dziś otrzymać umowę na stałe, dla części z Was możecie otrzymać jakieś y, stabilną propozycję pracy, y, na przykład na wyższym stanowisku, albo y, lepsze, lepsze, lepszą finansowo, bym powiedziała tutaj, ofertę. Coś, co sprawi, że naprawdę poczujecie się stabilnie. Tak samo, kochani, jeśli chodzi o wszelkie obowiązki, wszelkie zadania. Dzisiaj ważne jest, kochani, żeby też otworzyć się na nowe pomysły, nowe idee, na nowe potencjalnie osoby, które mogą wkroczyć do Waszego życia. Bądźmy odpowiedzialni za swoje decyzje, bądźmy odpowiedzialni za swoje czyny. Też, kochani, z taką sumiennością przyłóżmy się do pracy. Yy, kochani, a to wszystko przyniesie nam naprawdę mm, dużo, no, właśnie tej, te, tego poczucia bezpieczeństwa, że budujemy coś naprawdę większego, coś trwałego. Szczególnie, jeżeli jesteście częścią zespołu, ale lu, również, kiedy jesteście sami sobie szefami. Jeśli prowadzicie swoją firmę, to ta czwórka była w kochani jest idealną kartą mówiącą o tym, że e, wasza firma staje się bardzo, ale to bardzo stabilna. Dla części z was może to być też kwestia, kochani, jakiejś nowej współpracy, która wkroczy do waszej firmy, do waszej przestrzeni finansowej i która może, że tak powiem, ją um Mocnić, może pozwolić zakończyć jakieś problemy, jakieś trudności, yy, i może, kochani, dodać jej takiego szybszego biegu. Także dzisiaj możecie potencjalnie spotkać się z nowymi kontrahentami, klientami, yy, ale też potencjalnymi yy, sponsorami, yy, yy, współpartnerami, że tak powiem, biznesowymi, yy, i tego typu rzeczy będą dzisiaj ważne, kochani. No właśnie, czwórka była też jak najbardziej z kartą spotkań. Spotkań, na przykład gdzieś w restauracji, yy, gdzieś, gdzieś w jakimś miejscu, gdzieś Swobodnie, gdzie, gdzie jest przyjemnie i gdzie można porozmawiać właśnie o przyszłości i o potencjalnie jakichś nowych pomysłach. Dla części z Was, kochani, jeżeli szukacie pracy, bądźcie dzisiaj otwarci na nowe propozycje, ponieważ ewidentnie, kochani, idzie do Was coś nowego, idzie do Was świetna propozycja, która na pewno wywoła uśmiech na Waszych twarzach, która przyniesie stabilną pozycję, która przyniesie dobre pieniądze i która przyniesie Wam zadowolenie. Także dzisiaj możecie mieć spotkanie właśnie w tej sprawie, albo dostać właśnie jakąś propozycję, no a na Spotkanie umówicie się w innym terminie, ale, kochani, jest to szansa właśnie na ustabilizowanie waszej energii finansowej i zabezpieczenie waszej przyszłości. Tak jak powiedziałam, kochani, wszelkiego rodzaju sprawy z domem dzisiaj będą ważne, a dom to też finanse, więc jeżeli na przykład chcecie kupić dom, mieszkanie, to dzisiaj um, Jakieś spotkania z potencjalnymi kredytodawcami, tak? Um, możecie właśnie pójść właśnie, załatwić takie rzeczy. To tutaj też, kochani, uda się pięknie pozałatwiać wszystkie sprawy, otrzymać pieniądze, których potrzebujecie, i faktycznie tutaj jakaś nowa ścieżka się dla Was otworzy w tej kwestii. Będziecie mogli działać, będziecie mogli. Um, Ruszyć w kierunku właśnie wymarzonej przestrzeni i e, zainwestować właśnie pieniądze w coś, w co e, kochacie. Kochani, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy związków, no czwórka była jest rewelacyjną kartą. Mówię o tym, że dzisiaj właśnie sprawy domowe będą jak najbardziej ważne, ale sprawy małżeńskie również. E, możecie spodziewać się powiększenia rodziny, kochani, od razu Wam to mówię. Możecie spodziewać się nowego początku w Waszym związku, możecie spodziewać się też umocnienia relacji, ale możecie też spodziewać pierścionka zaręczynowego i propozycji małżeństwa dla Was. Jedno jest pewne, kochani, jakiś etap się u Was zakończy, jeśli chodzi o małżeństwo, jeśli chodzi o Wasz związek i rozpocznie się zupełnie nowy. Wskoczycie właśnie w zupełnie nowy rozdział, kochani, który. Przyniesie wam dużo takiej opiekuńczej energii, takiej wzajemności, energii yin-yang, dużo, kochani, pięknego potencjału w tym wszystkim jest. Więc otwórzcie się na wszystko naprawdę, co dobre jest w waszej przestrzeni, otwórzcie się na siebie przede wszystkim, nawzajem. Moje drogie panie, tutaj też jest taka informacja do was, żeby otworzyć, otworzyć się na otrzymywanie, otworzyć się na to, żeby wasz partner mógł się wami trochę zaopiekować. Nie zawsze wszystko musicie robić same, i tutaj też jest ważne, żeby, kochani, Pozwolić sobie pomóc, żeby zrobić tą przestrzeń na to, żeby ta męska energia mogła pięknie tutaj zadziałać. To jest informacja do moich pań. Do panów, oczywiście, tutaj sprawa jest taka, żeby zaopiekować się bardziej swoją kobietą, żeby przystąpić do jakichś działań, żeby podjąć jakieś ważne decyzje, żeby właśnie być tym mężczyzną, tym, bo, bo, bo czwórka buław i karty na spodzie ewidentnie mówią, że tutaj jest ta dualność tej energii, to yinki i yang. Więc tutaj ważne jest, żeby naprawdę być w męskiej energii i być w żeńskiej energii. <laughs> tak. Także no, na poziomie małżeństwa, oczywiście, szczególnie. Więc, kochani, bardzo fajnie. Ogólnie dzisiaj, moje drogie panie, tak powiem Wam, że jeżeli. Um, Będziecie potrzebować jakiejś pomocy ze strony partnera, to nie bójcie się prosić. Dzisiaj naprawdę staną na wysokości zadania nasi mężczyźni i pokazą, pokażą, że tak powiem, z czego są zrobieni, jacy mężczyźni są i pomogą nam w każdej tak naprawdę sytuacji. Jeszcze tak Wam powiem, kochani, jeśli jesteście w ciąży i dzisiaj może nastąpić poród, tak jeszcze powiem i właśnie przez to Wasza rodzinka się powiększy już nie tylko przez dwie kreseczki na teście ciążowym, ale już przez samo same narodziny. Kochanie, może, kochane, możecie liczyć tutaj na wsparcie też Waszego partnera, że będzie przy Was, że będzie uczestniczył w porodzie, że wesprze Was swoją wspaniałą męską energią w tym czasie i że wszystko zakończy się naprawdę dla Was dobrze. Szczęśliwy, szczęśliwe zakończenie tutaj będzie kochani i nowy członek przyjdzie, przyjdzie na świat. Także tutaj taka dodatkowa informacja dla moich e, przyszłych mamuś <grych> i przyszłych tatusiów też. E, kochani, jeżeli jesteście z singlami, no kochani, tu zapowiada się spotkanie właśnie bratniej duszy. E, czwórka buław jest kartą 11-11, kartą bratniego, bratniej duszy, bliźnieczego pomienia, więc macie szansę spotkać e, swój match, tak? E, kogoś, e, kogoś, z kim stworzycie udany, trwały związek i z kim macie szansę właśnie stworzyć udany, trwały związek. E, wasze Ying e, do, do Waszego Yang, tak? albo e, Yang do waszego Yin. E, więc tutaj ewiden ewidentnie ta dualność energii jest bardzo bardzo wyraźna w dniu dzisiejszym. E, z czwórką buław kochani. Możecie liczyć e na coś więcej niż tylko pierwszą randkę. Zdecydowanie otwiera się dla was, kochani, nowy rozdział. Ta osoba też może wam pomóc w jakiejś sytuacji, wesprzeć was, was w jakiejś sytuacji. Może to być ktoś, z kim będziecie załatwiać jakieś formalności, ale to może też być ktoś, kto pomoże wam w sklepie, na ulicy, przy zakupach, gdziekolwiek inaczej. Taki wiecie, rycerz nabijają koniu, ale taki bardziej właśnie dojrzały rycerz bym powiedziała. Nie rycerzy, który przyjdzie na chwilę i odejdzie, tylko ktoś, kto naprawdę wesprze was swoim silnym ramieniem. I to może być początek. Hmm, początek waszego konia. Nie, tak naprawdę, koniec Waszej samotności i początek czegoś naprawdę pięknego. Więc bądźcie nadotwarci! I pokazuję Wam karty na spodzie, bo po prostu nie mogę się ich doczekać. Nie mogę się doczekać, aż Wam je pokażę, bo są niesamowite. Pod postacią czwórki buław, czyli takiej, no to są małe arkana, tak? Ale kryje się tak potężna energia, że Wy sobie nawet nie wyobrażacie. Patrzcie, mamy cesarzową, mamy głupca, mamy siłę, mamy cesarza. To jest kwintesencja tego wszystkiego, a na końcu mamy jeszcze kochanków i świat. Patrzcie, jaka tu jest. Potężna, potężna energia. Więc widzicie, mamy i Yang, dwie najpotężniejsze energie, jeśli chodzi o energię męską i energię żeńską. Kwintesencję kobiecości i kwintesencję męskości. Więc dzisiaj ta dualność energii będzie niezwykle ważna w partnerstwie, w relacjach, w przyjaźniach, w interakcji z innymi ludźmi. Mamy głupca i jednocześnie świat, czyli widzicie, tu jest ewidentnie ważna informacja, że jakiś etap się kończy u Was i rozpoczyna się nowy. Często głupiec e, e, rozpoczyna nowe projekty, Pomysły, nowe życie, ale też oznacza dzieci, dlatego tutaj z cesarzową i głupcem było mocne, mocny nacisk na ciąże albo na rodziny dziecka. Kochani, siła, siła stoi przy cesarzu, także widzicie, silna męska energia dzisiaj będzie wsparciem dla moich pięknych pań, dla moich delikatnych kobiecych duszyczek. Możecie liczyć tutaj na wsparcie partnera, możecie liczyć na opiekę, pomoc w trudnej sytuacji. No i kochani, jeszcze te kochankowie i świat, no przede wszystkim ci kochankowie też tutaj umacniają tą. Tą relację, wzmacniają jakąś relację, więc tutaj wszelkiego rodzaju relacje, właśnie czy partnerskie, czy przyjacielskie, czy miłosne, kochani, będą dzisiaj na piedestale. E, ważny czas, ważna energia, więc e, pięknie przy poniedziałku, powiem Wam, że bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocna ta energia przy poniedziałku, więc coś, coś się umacnia, coś się tworzy, coś się realizuje. E, coś pięknego, coś magicznego, kochani. Mm -hmm. Super. No cóż mogę powiedzieć? Pięknego dnia Wam życzę. Cudownego, magicznego, pięknego dnia. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki. Papa. Pa.